Robotnika, śmierć następuje, gdy przyjdzie twój czas. Kochani, nasz projekt życiowych zdarzeń mówi, że będziemy mieli okazję podomykać całą przeszłość, załatwić wszelkie nierozwiązane problemy, ale jeśli tego nie uczynimy, to przyjdzie jakaś forma bólu. Musicie rozumieć, że nic się wam nie stanie, jeśli nie zostało to zaprojektowane przed daną inkarnacją w fizycznym ciele. Każdego bólu można uniknąć z pomocą dobrych uczynków, ale jeśli tego nie uczynicie, to ostatnią kartą atutową będzie cierpienie. Jednak zanim nadejdzie ból, to zostaną zaoferowane wszelkie możliwości. Kiedy zrozumiemy, jak działa projekt inkarnacji, że wszystko było skrupulatnie studiowane i rozpracowane przez nas i że każdego dnia pojawiają się sytuacje, które nie zawsze mogą być przyjemne, ale one zawsze zaistnieją w celu naszego ulepszenia wewnętrznego. W kontrakcie duszy określamy czas obecnego istnienia. Przybyliśmy z już określonym czasem trwania tej obecności, a nasza śmierć przychodzi dopiero po wygaśnięciu terminu. Istnieje jednak możliwość skrócenia swojego pobytu tutaj, ale to nie zależy od innych, lecz od każdego człowieka indywidualnie. W przypadku dobrowolnego odejścia, bo jest to oznaka wolnej woli człowieka, gdy dana osoba decyduje się zakończyć swoje istnienie, oraz mimowolnie, gdy po wcieleniu się człowiek nadużywa czegoś, co szkodzi jego ciału fizycznemu, aż następuje śmierć we wcześniejszym niż ustalony terminie. To jest jedyny wyjątek z zasady reinkarnacji. Zatem czego tu się obawiać, jeśli nic i nikt nie może ingerować w wasze życie? Nawet jeśli ktoś może coś przedsięwziąć przeciwko wam, to pamiętajcie, że była to sytuacja wybrana przez was, aby przejść próbę lub odkupienie potrzebne dla szlifowania waszego ducha. Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i udostępniają tę pracę.